Cześć, kochanie. Cześć, skarbie. Jak tam dzisiaj znowu tak późno wracasz? Tak, mamy bardzo ważny projekt, wiesz, do dokończenia. Musimy zostawać po godzinach, niestety. Bardzo ważny projekt. Następny. Tak, bardzo nasza firma się teraz rozwija, niestety. Wiesz co? Muszę już lecieć. Czekają na mnie w pracy. Pa! Do zobaczenia wieczorem. Odbierz to, kurwa, odbierz to! Co ty robisz? Nigdy więcej tak nie, rozumiesz? Co się stało? Nic, zaskniłam się. Chciałam cię zobaczyć. Żona chyba się domyśla. To niemożliwe. Cześć. Hej. Chyba powinniśmy pogadać. No już nie mamy o czym. Aha, czyli uważasz, że zostawisz kartkę po 3 latach związku i tak sobie po prostu odejdziesz, tak? Bez słowa. No jak widać. Dlaczego? Powiedz mi, proszę cię, dlaczego? Daj spokój, człowieku. Proszę cię. Zostaw mnie, nie dotykaj mnie. Aha. Okej. Okay. Czyli... Daj sobie spokój. To jest koniec. Nara. Nic, muszę już iść. Zostań. Już dawno powinienem z tym skończyć. Palisz? Nie. Co robisz sam o tej porze? Rozmyślam nad życiem. Co się stało? Jestem idiotą. Bo? Zdradzam żonę. Dlaczego? Czuję, że nadaje mi to męskości, pewności siebie. Tego nauczył cię ojciec? Ojciec? Ojciec niczego mnie nie nauczył. Nigdy nie czułem się jego synem. Zawsze miał mnie w dupie. Nigdy mnie nie słuchał.
Kurwa, najchętniej bym uciekł przed tym wszystkim. Przed sobą nie uciekniesz. Ale jest ktoś, kto może ci pomóc. Dawaj! Nadal było na matwiciskach, gdyby spraszywali wierzliwa! Gdzie nasze dzięki? Oddam się ją! Dawaj! Nie zabijajcie! Dawaj! Nie zabijajcie! Gdzie masz dla mnie? Dałeś mi ojca, który miał mnie gdzieś. Liczył się alkohol. Zabrałeś mi matkę. Teraz zostawiła mnie ona. Nawet nie wiem, o co chodzi. Całe życie sam. Jak już miałem kogoś, to mnie zostawiał. Mam dość tej jebanej samotności, rozumiesz? Mam dość. Let's go.